I elo, elo! Dzisiaj sobie gramy w Payday 2 z naszą super ekipą Zagłady. Z tej strony kapitan Vlad, ja ze mną jest Admiros, Plaga i Paweł. Siemanko. Yo, yo. Siemanko, elo. Ej, co to było? Już tak szybko? Wow. Nie, nie, już znamy, to jest rozprawka, spokojnie. A, już. A, no to ja tam to sobie klikam, nie? Tutaj nagle, up, nie ma. Up. No. No, to jest szybka akcja, że tak powiem. Co to będzie za misja, panie Bladeuszu? Tak, ogólnie naszym tajnym zadaniem będzie dostać się do car shopu. Hmm? Będziemy kradli olej. Musi okraść sklep z tymi. Ej, można, a nie, cleaner jest potrzebny. Dumpsters, co to jest dumpsters? No, wezmę. A, specjalny kosz na śmieci. Tak, i body buggy możesz też kupić. To tylko, że body buggy, widzisz, potrzebna jest cleaner skill, czyli właśnie skill, który, no, jest, który ma cleaner, czyli ten czyściciel, to ja co nie? Kupuję w takim razie. O, to ty masz, ja to? Mogę. Tak, tak. O, body bugs. I to są specjalne skrzynka na właśnie te takie, bo to jak się robi na cicho, zwłaszcza listy. Spróbujemy zrobić na cicho. No. Jak zawsze. Plaga, ubierz się trochę lżej, bo jesteś trochę za bardzo się rzucać w oczy. No. Troszeczkę, załóżcie po prostu tam lekką kamizelkę, proponuję. No ja mam lekką. No masz 49 wykrycia, więc nie wiem, czy masz lekką. Tak? Nie, no, nie masz w garniturkach od razu. Mam lightweight, ballistic vest. No, lightweight, to najcięższą, znaczy najlżejszą. Najcięższą, przyznał się. Lightweight? Lightweight? Mogę garnitur sobie wziąć, nie? To wtedy będę najbardziej... Ale masz coś takiego, coś masz takie... Może mam torby na trupy? Ale nie, to torby na trupy się nie rzucają w oczy. Na pewno? Paweł... Na pewno. Dobra. O, jak tą wziąłem tą light, to jest ten. Może karabin, AK rifle. Może karabin się rzuca w oczy, bo zobacz, 49 wykrycia, to jest bardzo dużo. No, weź sobie może jakiś lżejszy karabinek. A, patrzę, co tu mam. A to mi zmieniło dużo? Nie zmieniło mi w ogóle. A ja mam teraz 29. A co zmieniłeś? No, jak wziąłem inny karabinek, to się zwiększyło. Ja zostaję... No, karabinek chyba plaga ci. O, zobacz. AMXAR Rifle to jest ten, dobry. Twój karabinek jest ten. Plaga wziął świnię po prostu jakąś wielką i po prostu się rzuca w oczy. AK-47 wziął, wyglądałem jak terrorysta. No to jest dlatego, widzisz? Nie możesz wyglądać terrorystą. Dobra, to co, grzejemy? Dobra, to grzejemy. Tak. Ready, grzejemy. Dobra, od razu strzelamy, tak? Od razu strzelamy? Tak, po cichutku. Od razu ogólnie strzelamy, teraz, dobra. Ogólnie masz coś takiego jak zakłócacze. No zakłócacze są po to... O kurde, ja to czuję, że to może być ciężkie. Rozejrzyjmy się do tyłu. Ale czemu jest? Za dużo jest. Zakłócacze to jest po to, że masek, możesz po prostu zagłuszyć telefony komórkowe i całą elektronikę. Czyli na przykład... Kiedy włączasz zakłócacz, oni nie mogą w tym momencie wezwać pomocy i trzeba wtedy szybką akcję robić, co nie? Czyli no, jakąś bitę i tak dalej. No dobra, da się dobra, otworzyć jakoś? Control boxy. Control boxa musimy wziąć. Control boxa, tak? Control box. To dobra, jest dobra. Control box, tylko najpierw musimy założyć maski, bo z tego to nic nie jest. To jedna osoba niech założy maskę, ja a reszta niech na razie zostaje incognito. Dobra. Mam tutaj control boxa, już wam dobra otwieram. Reszta niech zostaje na razie incognito. I tak, my jesteśmy zwykłymi ludźmi, sobie chodzimy po prostu, nic nie robimy, tak? Tak, zapraszam. No, patrzcie, otwarło się. O, otwarte, zobaczmy co tutaj jest, ale ładny parking. Taka z bronią biega. Bo muszę, no. Muszę. Tak, założę maskę, maski to już zakładamy tryb już, bojowy, nie? Dobra, tylko powolutku. Poczekaj, może jeszcze niech ktoś, nie, stój, niech ktoś zostanie, żeby ja pójdę patrzeć na zewnątrz na razie. Ja idę na dach, zakładamy te maski, czy nie zakładamy już? Tak, Niech jedna osoba na razie będzie, nie, niech jedna osoba będzie naszym zaznaczaczem od zewnątrz na razie. To powiedz, który jest zaznaczacza. Z dachu jest wejście osobne, to ja mogę uważaj, czy patrzy, nie ma kamer tu przypadkiem? Blady? Chyba nie ma. Dobra, co musimy się dostać? No, okay. Dobra, otworzysz to, Blady? Raz, dwa, czterech, widzę ty, ale nie wiem, którym się zaznacza, ja bym wam pozaznaczał wszystkich, co na nie? Na Q nie ma? No, jest na Q. Jestem ciekaw, ja cały czas się zastanawiam, co jest grane? Ej, no Pawła zauważyli. Zabij go, szybko, zabij go, tłumikiem. Leży. Brawo. Dobra, tylko, schowaj go do na pager trzeba odpowiedzieć. Przytrzymuj i odpowiadaj na pager, nie puszczaj. Trzymaj cały czas. Dobra. Ale fakt. Damy radę. A ja co mam sobie tutaj stać i co, patrzeć się? Popatrz, czy widzisz kamery i strażników. Admiros? Co? Wow, widzieli cię. Nie no, tak sobie wiesz. Ej, ale ja się zastanawiam, czemu... Pokazałem im siurka, się zastanawiali, o co chodzi. Tak, Bug the Corps. No. Chodzą tutaj sobie strażnicy. Weź na dach je zanieść, bo tu nie ma strażników. Tak, na dach zanieś. Oh my god. Dobra, jak tam Blady? Tu się kręcą, czterech się kręci, co nie? No. Co jest z tymi moimi C4, że nie mogę ich zakładać? Bo ty masz inne C4 na razie, ty masz na razie triple. Chyba idzie do was jakiś ludzi, jeden. A nie C4 do rozwalania drzwi. A jakie jest C4 do rozwalania drzwi? No inaczej się to nazywa, bo to tripmine to nie jest to.
Nie. Three point to jest taki z laserkiem, no nie, i wybucha jak ktoś przechodzi. No właśnie mi się wydaje, że to samo jest właśnie, nie wiem, może nie, nie. Dobra, Paweł, weź wyrzuć to ciało, bo chodzisz z ciałem na plecach. Chodzę jeszcze, kurde. I pilnuj tego daszku. Zostaw je gdzieś tutaj. Ja idę do piwnicy, zobaczymy co tam w ogóle jest. Ej, tu jest jakieś biuro. No, jest piwnica. Nie, bo to są chyba dwa piętra, wiesz, ogólnie? Nie, nie, to jest piwnica, bo my przecież byliśmy w tym. O, tu jest właśnie, mamy na body, ciała też? Na ten, dobra. Dobra, choć wejdziemy na... Dobra, a ja co mam teraz zrobić? Ej, halo. Powiedz mi, gdzie są strażnicy, Admiros? No stoją sobie, łażą sobie, patrzą się, ale idzie do was. Ale na piętrze, czy nie na piętrze? Na parterze. A na piętrze coś jest? Paweł, na piętrze na dachu, nic nie widzę z zewnątrz. Okien, dobra, co? To chodź tu do nas, Admiros. Z okien? No, z okien z dachu będziesz wszystko. Na piętrze nic nie ma, oni dobra. Tutaj... Ej, pączki jedzą. No, jest. Widzisz, tam są... Przekradniemy się? A nie, goście. Lewo. Ej, pytanie, jak zaznaczyć kolesia? No właśnie nie wiadomo. Na Q mówię, że się da. No ale nie, na Q to ja włączam latarkę. A. Masz specjalną umiejętność na Q. Dobra, potrzebujemy klucza. Potrzebujemy keycarda. Uważajcie, tam w środku gościu jest. A? Kamer nie ma w ogóle. O, jest jakiś typek tutaj. Ej, halo, którędy wyszliście? Z podami? Idziesz go zabić? Z dachu się schodzi. A, z dachu, dobra. Dobra, idę do tego. Zabij go. A to był cywil, a ja go zabiłem. No kurde, co się stało na dole? Szybko zakłócać. 10 tysięcy zapłacę. Zakłócać. Nie, nie. No jak ktoś coś widział. Kto? Na dole. Jest jak coś. Zapytanie. Widzisz, uważajcie, za wami gościu idzie. A nie, dobra, schodzi w dół. O, już nie. Jest niepotrzebnie, mogłem go uderzyć. Przed na dół. A czym się bije? Ale to musiałbyś mieć jakąś cichą broń. Jeden jest na dole. O, już się, już i poszedł. Dzwonią, dobra. Robimy rozpierdzie. Ale już za późno. Tak? Bo ty powinieneś zakłócać zanim zadzwonią, jak już włączyli, no, to jest no, za wiem późno. O co chodzi. No to lipa. Wiecie co, dobra. Możemy spróbować jeszcze raz. Co możemy, dawaj jeszcze raz, fajnie było. To jeszcze raz? Jeszcze raz? No dobra. No dawajcie jeszcze raz. Mogę zabić? Szybsza akcja, bo... Było tak fajnie, że aż prawie zasnąłem. To teraz tak, ja otwieram bramkę. No. Z Bladim idziemy na dach, wy wejdźcie dołem. I Paweł, tego strażnika, co go widziałeś pierwszy raz, to go załatw, nie? To będziemy mieli go z głowy. Dołem, no przez drzwi, dobra. Czy przez główne wejście? Przez drzwi. Te przez boczne. Drzwi, a my pójdziemy. My górne otworzymy, a wy dolne sobie otwórzcie, nie? Znaczy on przyszedł tam, na te schody przyszedł, wiesz? Aha, no to pilnuj tak, żeby przyszedł i żebyś go załatwił, nie? Poczko. Będziemy mieli go z głowy. A my wejdziemy sobie górą do biura normalnie. Położymy te jammera i spróbujemy coś zrobić, nie? Ale my kradniemy te auta, a wy będziecie na dole. Nie, o, jest tutaj, uważajcie, strażnik tym razem jest przy bramie, to więc... Aha, no to musimy poczekać chwilę, aż on się zawinie. Aha. Dobra, o, dobra, ja teraz. Się zawijam. Okej, okay. To ja otwieram. Ej, zabijmy. Dobra, bo ja będę musiał zejść z kompa niestety. Wow! Tak? No, napisał mi postać. To ustaw się gdzieś w rogu. Ustawię się gdzieś w miejscu, żeby mnie nikt nie zobaczył. No. O, czekajcie, strażnik. Zabij go, szybko, zabij go. Dobra. Odpowiedź na tego. Dobra. O. Tu się dobra, będę opowiadam. Ustawię i o. Dobra. I przenieść od razu na górę ciało. Otwierać. No, przenieść gdzieś ciało w dół. Ja idę na górę. Okay. Dobra. Mam go. Na górę go wyniosł. O, ile krwi tutaj jest. Ile krwi. Wiesz, jaka by nam się umiejętność. Przydałaby nam się umiejętność. Ktoś ma taką umiejętność jak zaznaczanie przeciwników? Ja mam. To weź pozaznaczaj tych. Ale nie wiem czym się zaznacza. Paweł, FM. Drzwi na jak dole. Jak celujesz na kogoś, to FM się zakłada. Jak o, drzwi tak na dole? Drzwi na dole, no. Bo ja tam, o, patrz, miałeś przy schodach jakiegoś strażnika wyhaczyć tam. Jak no to nie ma. Zaznaczyłem dwóch, widzicie? To te drzwi tam na dole, wiesz gdzie są? Otworzyć je, tak? Tak, tak, otwórz je, wejdź sobie tam i tam czekaj. My wejdziemy górą, ty wejdziesz dołem i będziemy mieli wszystko obstawione ładnie. Będzie dobrze. Damy radę. Dobra, rzucam tego trupa. Otwieram. Blad już otwiera. Admiros stoi na ludzie, tam jak przyjedzie obława, to będzie miał kłopot. Admiros tutaj się nie ogarnia. Nie przejmuj się. Zrobimy to po cichu, Admiros, nic nie Admiros będzie. Sobie da radę. Bo problem w tym, że on nie ucieknie, jak będziemy musieli uciec z łupem, nie? To jest problem. Dobra, co, wchodzimy. Dobra, jestem w środku. Jestem okay, ciekaw, wiecie, gdzie jest ten cały... No? Ta cała keykarta, co nie? Bo o to chodzi. No. Żeby się dostać, ej, słuchajcie, jak widzę cywila, to wystarczy w niego wycelować, żeby się poddał? Ale nie, bo nie, on zacznie krzyczeć. No kurde, nie... Dobra, jammera rzucam. O, zaznaczyłeś nie, go, rzucę, czym? Czym zaznaczyłeś, Bladi? FM się zaznaczy, jak się patrzy na gościa. A, no to dobrze. Dobra, nie rzucaj jammera. Nie rzucaj jeszcze jammera, bo nie? Może coś ci się uda zdziałać. Chodź tutaj. To wiesz, mielibyśmy na później, nie? Ale wiesz, ja bym tak poszukał keykartu, bo może w ogóle nie będziemy musieli robić rozpierdolu. Ja ogólnie te drzwi teraz mam zamknięte.
Uważaj. Przechodź. Ło, tu jest trójka ludzi, nie wychodź. To nie. Od razu mnie zauważyli. To fakt. Dobra. Bo to jest strasznie duże, to jest strasznie duże pomieszczenie jak robienie na tego jammera. No chyba, że chcemy spróbować, co nie? Tylko to musimy przy pierwszej kolejności przy tych załatwić. Dwóch typa jeszcze chodzi. Strasznie ich dużo. Cio, nie wychyl się. Nie. Dobra. To co, jammera i robimy rozpierdol? Dobra, to ja rzucę jammera. Dobra, spróbujmy. Może się uda. Patrzymy na jaki to zasięg działa w ogóle. Dobra, dawaj. Dobra. Tylko wiesz, na ziemię ich i w ogóle. Paweł, wkraczaj na dole. Wbijaj się. Zabijaj strażników, tylko nie zabijaj cywili. Ej, trzeba będzie odpowiedzieć na pagery wszystkie. O, na ziemię. Tak. O, już ktoś włączył. Aha, wiesz co? Już lipa. Wiesz co, strasznie dużo pagerów było naraz, zauważ. No. Aha. To trzeba było, wiesz co, można było... Tak z ciekawości, przejdźmy się, zobaczmy gdzie jest tej karta. Wiecie? Ja jestem ciekaw, gdzie jest ta... Menadżer. Słyszałeś? Powiedział, że menadżer jest gdzieś w okolicy i trzeba znaleźć tego menadżera. I dzięki niemu wejdziemy. Aha. Bo może jednak da się to przekraść. Bo patrzcie, tu jeszcze od tej strony jest wejście. No. Wiesz co, spójrzmy jeszcze raz może na cicho, dobra? Ale jeszcze to poczekaj, znajdziemy, zobaczymy, jeszcze menadżera się chyba rozejrzymy. Są jacyś ludzie. Tak, są ludzie i właśnie tam może być menadżer. Okej. Okay. Bo menadżer... Menadżer jest ten. Ten jest menadżerem. No, to jest menadżer. O, i ma keycarda, widzisz? No. Tak. Ej, wiecie co? Może spróbujmy jeszcze raz. I na cicho, dobra? Dobra. Spoko. I zrobimy kartę. Będziemy powoli ich zabijali po jednym. Ej, i po prostu będziemy powoli zabijać, wiesz? I czasami jest coś takiego, że czasami za cywila ogólnie jest kara, ale czasami warto zabić cywila, żeby po prostu mieć go z głowy. To nie było dobre, bo Admiros jest wyłączony, więc nie kliknie ready. Nie kliknie? O cholera jasna, faktycznie. A we trzech nie możemy zagrać? No możemy, tylko kurczę, nikt tego nie przemyślał. A nie może go kiknąć jakoś? Myślę właśnie. Możemy go kiknąć. Musimy dokończyć już. No. No bo załóż nowe lobby szybciutko, nie? No tak, że to kosztuje zawsze, kurczę, bo to jest terminate ten. Poczekaj, nie, kick, jest kick player, to kick. Dobra, to kick. Go, tak jest. I jedziemy. O, dobra, kickłem. Go. Dobra. Dobra. To znowu tak samo, my idziemy na górę, Paweł, otwórz sobie dół i ten. Dobra. I po prostu proponuję pomału, musimy tak, wytropić menadżera. No. I mówię, czasami warto nawet zabić cywilów. Tu już go widać. Ale to nie wiesz kto to jest, bo to będzie losowe, nie? A. On jest menadżer przeważnie jest tak elegancko ubrany w czarny garnitur. No to u góry po lewej stoi, tam gdzie wcześniej stał. Tam gdzie wcześniej? Strażnik jest bardzo blisko, uważajcie. Odejdzie, ja wtedy otworzę. Poczekaj, podchodzi teraz do siebie. Patrzy się, co tu się wyrabia. Idę stąd. Halo, Bustysiku, chcę oddać mocz. Czego tu nie ma? Tak, na ten. Panie strażniku. Chcę oddać mocz, proszę sobie pójść. Halo. Halo, panie strażniku. Dobra, schowam się za tą skrzynką i on mnie nie zauważy. Oczywiście, bo jest pośledzony. No rzeczywiście. Dobra, Wszystko się zgadza. Rzeczywiście jest upośledzony, no. Patrz, stoję za tą skrzynką, wszystko tu otwieram, a on nic nie widzi. Załaz go szybko. Ło, ale dostał strzała. Odpowiedz na pager. Biegnę. Oni mieli karabiny, chłopie. No bo my teraz we trzech gramy, to wiesz, to... Paweł, otwieraj dół. Dobra, wiemy mniej więcej plaga, gdzie jest menadżer, musimy się po prostu do niego dostać. To otwieraj górę już, Bloody, a ja już noszę trupa. Okej. I czy dlatego jest ten... A ile mamy bugów na torbę, na sensie na trupy, bo jakbyśmy mieli... Bo wiesz o co chodzi, byśmy mogli tych wszystkich trzech cywili nawet zajebać i po prostu wszystkich ten... Ale ich możemy ogłuszyć chyba, nie? Na E. Nie możemy ich ogłuszyć, związać? Nie, to jest głośne, wiesz? Znaczy możemy ich uspokoić, ale oni będą krzyczeć, więc ja się boję, że może nie wyjść. Wiem o co chodzi, dobra, no to najwyżej będziemy zabijać, zobaczymy. Będziemy zabijać. Czasami lepiej jest po prostu kogoś zabić, niż się bawić niepotrzebnie. O kurde, ej, mam menadżera! Jest tutaj już zaraz. Dobra, to uważaj. Ja już mam trupa schowanego. Tyk, panie trupie. Dziękuję, do widzenia. Paweł, jak tam na dole? Ja jestem tam, Cicho, Paweł. Halo, halo? Paweł, nie wychylaj się. No nie! Ej, jest menadżer tu zaraz. Ej, nie wychylaj się, plaga. Jest tu menadżer, zaraz na krześle siedzi. To można go killnąć, nie? Dobra, zabiję go, dobra? Jak wam idzie? Bardzo dobrze. Szybko. Ło, dobra. Dobra, mnie wyrzuciło z serwera. Szybko, przenosimy ciała. Dobra. Ja biorę ciało. Strażnik za tobą. Ja biorę ciało. Szybko.
O nie! Cofuj się. Strażnik! Cicho! Cicho! No już alarm się nieźle włączył. O nie, o nie! Nie dobra, się alarm dobra włączył, a tak blisko, mi, patrz, mieliśmy no kartę. Ej, może zaczniemy od początku! Ty już jesteś, dobra, Admiros, dobra, jest, to dawaj. No, Michos jest. Do lobby wracamy. Już mogę być nie cały czas teraz. To jest jak Admiros jest, to możemy wracać. Ale tu ładnie się ustawił na menadżer. Ja pierdzie, ten... masakra. Musimy, kupimy te może body bagsy dodatkowe, bo to się jednak chyba przyda nam. Ale już kupiłem te body bagsy. Tak, a, są, a bo teraz można kupić jeszcze raz, no tak, dobra. Tak, bo to trzeba jeszcze raz kupić zawsze. No. Mogę się dołączyć? Tak, dołączaj się. Chyba możesz, czy musimy wyjść? Nie. Musicie chyba... Wait, nie, jest dołącz. Nie, zaproś, dobra, zaproś, bo to jest lobby. Wchodzę do dobra was tam. Weź kup dumpstery. Co jest dumpster? To są się śmietniki, dumpster, to można wrzucać. You have been aha kicked from the game. Mogę no do was dołączyć. Próbuję cię zaprosić. Teraz zapkoście go. Bo co, sobie stałem grzecznie w kącie, to co? Mhm. Nie, kicket jest, musicie chyba nowe partie założyć. Naprawdę? Boże, to no gra głupia. Jak cię zapraszam, to znaczy, że możesz bić to, nie? Jak zapraszasz. Gra uznała, że nie. Gra uznała, że jednak no chyba nie wydałem hajs. No. Uj, dobra. Że bana dostałem ja za ja też wydałem hajs, bo terminowanie z kontraktu to jest hajs. Dobra, trudno. Dobra. Teraz dołącz. You've been kicked from the game. O, ja, dobra, to ja robię. Nie, może ja zrobię restart gry, czy nie? Czy dobra, no już robię. Car shop, friends only, bye. Bye. Dobra, dołączajcie się. Dobra. Bye, 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 bye. Pyk. Dawaj, dawaj, respond, no. Nadal masz kij? Nie, nie mam. Dobra, jestem, już jestem. Paweł? Jest, dobra. Dobra, to nie zwlekając, zaczynamy. Od razu. Tak od razu? Kupujemy tak, tylko te dwie rzeczy i już. Hop, my już wiemy co robić. Już mamy no musimy odstykane po prostu, to więcej, i tamto. Trzeba się po prostu dostać do menadżera. Ja sobie chyba garnitur tylko wezmę. Będę po prostu najmniej podejrzanym dobra gościem. Weź kup te dumpstery. I dobra, to idziemy. Ready. Ready. Nie kupiłeś dumpsterów. Dobra, to gdzieś będziemy wyrzucać na dach. No i tam dumpster gdzieś na dach zrzucimy i przecież nikt nie wchodzi na dach. Dajcie spokój. No normalnie. Ja wchodzę na dach. No oprócz ciebie oczywiście. No. Tup, 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 tup. Nie wiem jak to zrobić po cichu. Nie mam pomysłu na tych strażników. Bardzo ja dużo. Wiem. Zagazujmy ich wszystkich w środku. Zagazujmy. Dobra. Trzeba to po prostu... Damy radę po cichu. Dobra, otwieram. Proszę, oj, sorry, to nie było po cichu. Po cichu, nie. Nie, to był tylko budzik, który miał mi powiedzieć, wstań o 9, co nie? A, no to super budzik. Dobra, jedziemy. Uważajcie na tego strażnika, bo jak go nie było przy bramie, to on się... Jest, widzę go. Jest za schodami. Dawaj go zdejmij. Dobra, spróbuję go po cichu zdjąć, może się uda. Okej, okay. Dobra, już się otwiera. Drzwiczki się otwierają. Co tam się dzieje? Wziąłem go po cichu. I da się. Tak, da się. Uderzyłem go w tył głowy i padł, nie musiałem strzelać. A ty z czego uderzasz? Z ręki czy z czego? E się uderza. Pistolet tak uderzył, ale wiesz? Ja na przykład mam, ja na przykład E to jest takie uderzenie z pałki u mnie. No. Ale on nie żyje, tak czy siak. Czyli strzał czy uderzenie to wszystko jedno. Nie żyje? Tak, nie żyje mam. Znalazłem tutaj ten worek na zwłoki. No to dobrze, to bo ja znalazłem drugie wejście, to ja te drugie wejście. Tak, tam jest wejście. A torby na zwłoki ja kupiłem, tak. Musimy wyczaić po pierwsze, gdzie jest ten cały zarządca, menadżer. To dobra, to ja otwieram kolejności inne wyjście jeszcze. Dobra. A co my mamy ukraść? Ktoś już rozczailiście, o co chodzi? Hajs pieniądze i kluczyki. Okej. Dobra. Okej, spoko. A, kluczyki do aut mamy wziąć. To już wszystko jasne. Kluczyki do aut. Jedziemy. I GTA. I GTA, GTA wtedy, później, nie? GTA, tak. GTA. Dobra, jestem w środku jakby coś. Poszukajcie tu powiem wam, że tu jest bardzo fajnie. Bo się wchodzi od takiego dużego zaplecza. Jest ciemno i jest magazyn z autami w ogóle. Dobra. Ciemno jest? Lubię jak jest ciemno, tak? O, dobra, kuchnia. Mam jednego strażnika. On sobie tutaj łazi. Tam będzie strażnik przed na dół właśnie schodami. Dobra, ale uważajcie, Admiros, bo tam jest kupa ludzi. Admiros, ostrożnie. Wszyscy już weszliście, dobra. Gdzie jest kupa ludzi? Nikogo nie ma. Widzicie gdzieś tego, jak to się bo nazywa? Bo to są losowo, ale ostatnio to było od cholery. Menadżera, właśnie a, szukam tak typa. Mogę im kazać rzucić się na ziemię, czy nie bardzo? Nie, za bardzo, bo oni zaczną krzyczeć. O no, nie, bo to nie krzyczą, wiesz? Uważajcie, strażnik idzie, Vladi. Ale spoko, on jest daleko. Ale skręcił. Jak tutaj spokojnie przyjdzie, to go załatwimy chyba. Korytarz czysty na razie. Do mnie przyjdzie, to też załatwiam, bo tu jeden tylko chodzi na dole. O, widzę go, dobra.
Nie podejdzie bliżej. I jest killiem. Dobra, idzie. Ja tu się zabladim. Dobra, mam jednego strażnika. No, nie posłuchaj, może strzelasz. Ktoś mnie osłaniać? Bo ja muszę odpowiadać. Odpowiadaj, no nie mogę odpowiadać. Nie mam jak się osłaniać. Może ktoś idzie! Ktoś schowaj się, schowaj się. Jak tu podejdzie, no jak tego tu zabijemy. Trup leży, chłopie, muszę go zabrać. To był dobra. Cywil, ale trudno. Co wy zrobiliście? A nie mam ty. O chuj, o chuj. Następny idzie, następny chuj, idzie, następny chuj. Idzie. To ma torbę. O chuj. Paweł, niewinny człowiek. Zginął niewinny człowiek. Bierz, chowaj go do jadalni. No schowałem go już. Ty. Tam strażnik weź stoi. Torba potrzebna mi na dole, musimy schować typa. No Paweł, idź do flagi, szybko. Wnieś torbę tutaj. Ja pierdolę. Zabdę bug. Dobra, torba dawaj. Jest schowana. Ja pierdolę. Chwilę, muszę otworzyć drzwi. Z drugiej strony jest otwarte. No dobra, nie ma czasu. Oni się, ci strażnicy się nie zorientują, że jakiś kolega ich zniknął na dwie godzinki. Nie, bo aha, czyli tak. Nie ma, nie? Następny leży. Cywil leży. Co wy tam robicie? No kurde, mnie zauważyli, no co ja poradzę? Ale na dole jest wszystko luz, nie? Otwarłem drzwi. To weź brawo, trupa. Paweł, brawo! Potrzebujemy jeszcze jedną torby na trupa. W sumie to dwóch. Zobacz, bo może ja jakąś mam. Strażnicy dwaj tam. Przede mną. Ja, nie torbę medyka. Co tego? Odsuń się! No i dupa, szybko. Mamy ich obu. Dobra, ja biorę tego... Ale numer, wszystkich zabijemy. Weź, odpowiadaj na pager. Biegnij, już Brady. Odpowiadam. Chodźcie ja mnie, osłaniajcie. Pierwszy odpowiadam. Osłaniajcie mnie, proszę was. Czekajcie, dobra. Osłaniajcie nas. Mam jeszcze torby na trupie, co to pisze? Idę schować zwłoki. Mam chyba. Odpowiadam na pager. Strażnicy leżą, nie? Nie, nie mam. Co się stało? To jest! Za późno odpowiedzieliśmy na pager. Ktoś nie odpowiedział na pager chyba. O nie! A, nie. Pager, tak. Pager wasn't... Albo no, puściłeś, ewentualnie puścił. Dobra, walić to. Robimy na... No, kurde, tak ładnie poszło. Ładnie szło. Kurde. Ja cię kręcę, zobacz, wszystkich zajebaliśmy praktycznie. Nie, no ja jeszcze raz zajebaliśmy. Dobra, dawaj jeszcze raz. Ej, policjanci chyba biegną. Ej, to może ja, ej tam... Ale... Czekajcie, bo leżał. Nie, to cywile. Leżał jeden strażnik, wy poszliście tam tych dwóch odpowiadać, a ja jednego nie, worek no, wziąłem. Mi się wydaje, że ten drugi za późno był, wiesz? Jak wziąłem worek, to chyba ten, to nic się nie stało, co nie? Nie, nie, ale nie jak, to był pager jak... na pewno. A, nie, bo ja miałem tylko opcję w worek go włożyć, tak mi się wydaje. To za w ogóle akcja, wszyscy strażnicy leżeli. No. No, czyli można po prostu wszystkich wójść, pójść i wystrzelać na ciebie. Ale musisz każdemu odpowiadać na pager po kolei, tak, nie? No to będziemy odpowiadać. Na raz zabić. A tak, później to... zostanie tylko jeden i co mu powiemy? Dobra. No, twoi koledzy nie żyją. Bardzo mi przykro. Podzielmy się na dwójki. Jeden zabija, a drugi odpowiada na pager. I ten pierwszy okay. Znowu osłania, no nie? No wiecie, dokładnie. Co chodzi? Tak, żeby nie było widać. Więc co, Blady, idziesz ze mną? No dobra, to, tutaj pójdziemy z tej drugiej strony. Wyjdźcie z tej strony. Poczekaj, chodź, Paweł. Strażnik zaraz na lewo. Dobra. Strażnik zaraz na lewo, sika sobie w rogu. To ja tu się chowam za skrzynką, bo on jest... No, on jest jaki głupi, jest, widzi. Nie zauważy. Nie widzisz. Dobra, możecie odpalać maski i na niego wbijać, jak chcecie. Dobra, to ja odpalam. Dobra, chodźcie tutaj. Paweł Admiros. Chodźcie do mnie, weźcie sobie po tej, po torbie na zwłoki i Blady też sobie weź torbę na zwłoki. Zabiłeś go? Ej, jakim co się stało? Usłyszała gościuwa? Co jest? To gościuwa usłyszała chyba za ściany, taki głośny tłumik. Dobra, chyba będziemy musieli powtórzyć, bo gościuwa chyba usłyszała ten. Ale poczekaj, jeszcze nie ma alarmu. Body bugs. Nawet nie będziemy napisane, gdzie mam te worki na ten, na zwłoki. Wykrzyknij, to boję się, że się nie uspokoi. Na F po prostu klikasz i tyle. Chociaż ja ją uspokoję. Zobaczmy. Może się uspokoi, cicho, może się uspokoi. Ale to ja ją mogę uspokoić, ja jestem medykiem, nie, ja ją uspokoję. Nie, ona dzwoni. Po chwili dzwoni z jakiegoś powodu, ale co bez nie? Sensu. No. Byliśmy na parkingu. Dobra, to nic. Okej. Okay. O nie! Przestraszyła się. Mi to już się kasa chyba kończy na body buggy. Ja mam przecież te umiejętności, ten uciszania ich. Spoko. Że nie wpadną w panikę dłużej, to ja powinienem uciszać. Niewinny później. Ale no, przez ściany to tak średnio, nie? Przez ściany też mogę, tylko aha. Muszę odpowiednią tyldę włączyć tam i wiecie. Kurde, ile pieniędzy. Ej, ziomki, to dobra. Plan jest... Dzielimy się na dwójki, weźcie sobie każdy torbę na trupa, bo to trzeba sobie wziąć. Ja od razu mam przy sobie. Na ja od razu przy sobie są. Te co zrzucisz, to nie mogę już podnieść, bo już mam maksymalną ilość. Na pewno? Aha, dobra, czyli mamy po jednej przy sobie, a drugą jeszcze... Okay, drugą to otwieramy drugą bramę. No dobra, w sumie jak jesteśmy po drugiej stronie. Ale patrz, tutaj patrz, ile ludzi nas widzi przez... Nie no, kurde. Dobra, może nie zauważą nas w sumie. No, nie ubierajcie masek. Nie. Dobra. Oni nas są zajęci. Widzę menadżera i on jest po prostu w jakimś takim mało... Dobra, otwieram. O, to jest menadżer, tak, no, to jest menadżer teraz. Otwieram.
Gościu się w ogóle tu patrzy. Gościu tu patrzy, nie? Ja jestem elektrykiem tylko, nie? Master z pistoletem, nie? No, dobra, to a, dobra, a to dobra i poszedł sobie. A wyjście z drugiej strony do tych normalnych drzwi. Boję się, że jak oni pójdą na górę, to... menadżer jest na górze. No ale dobra, to w sumie możemy wszystkich zabić po prostu... A nie może być dołem, nie? To może być ten agent. Paweł, znaczy, idź z admirosem. Gdzieś tu chodzi, poczekaj, trzeba rozwalić. Nie ma go, ogródnika. Nie ma nigdzie. No bo jest na pewno gdzieś chodzi, przy drugiej bramie może być. Przy drugiej bramie pewnie siedzi, bo ostatnio tam lubi sobie spędzać czas. No, spokojnie. On tam sika bardzo pod tym kątem. Podobała mu się tam. Jana. O, są worki na widzę, tutaj. Widzę go. Zdjąć? Dobra. Tak, zdejmij. Blady, tu będzie jeden przy tych samochodach. Przy bramie, dobra, olejmy to na razie. Na pewno. To mówisz? Na pewno? Mówisz, że jeden tu chodził przy samochodach wcześniej. Nie, bo jest, przy bramie, jestem daleko. Dobra, niech wejdzie trochę głębiej i go zdejmuję. Tu się przekra... Mam go. Dobra, dobra, zabieram go, osłaniaj mnie. O kurde, szybko. Leży. Tu się przekradnę, dobra. I zabiję tego przy bramie. Dobra, ja bym leżał, osłaniaj mnie. Za dużo. Zauważyli nas? Co wy tam robicie? Co wy robicie? Już potem, wy bandyci jedni. Dobra, to co, na głośno robimy? No robimy na głośno, nie będziemy tak. Na głośno, innym razem nam się uda. Dobra, innym razem zrobimy na cicho. Trudno się misja, mówi. Misja była prawie wykonana idealnie, kurde. Niestety troszeczkę nam zabrakło. Paweł, dobra, weźcie, włamuj się szybciej. Menadżer. Co? Moja wina, nie? Czemu? Dobra, na głośno, YOLO! Menadżer, kładź się. Zabiłeś. O, tutaj też trzeba otworzyć. Nie zabiłem, włożyłem ich. A, leżą, dobra. Jak walisz, to pieniądze tracimy za nich. Dobra. Ich zwiąże. Ja, ale mamy w sumie 3 minuty, nie? Także luz. No, dobra. Mamy 3 minuty, dobra, spoko. Nie no, potrzebuję jakiej kardy. Nie mam kardy. Weźcie klucz od tego, weźcie klucz od tego gościa. O, macie już, tak? Dobra, super. Co tu mamy? Czekaj, coś tu jest nie tak jest. Mamy coś technicznego zhakować. Tak, ja mam zhakować komputery. Dobra, to ja się tym zajmę. Dobra. Ty się znasz na tym. Muszę a to chyba jakiś hack do override? Nadpisać trzeba dyski. Na dyski trzeba nadpisać. Dobra. Chyba się udało wszystko. Już chyba. Tak. Dobra, co mam teraz wygrać? No keycard masz? Keycardę mam. To wchodziłem po kluczyki. No. O, otworzę tutaj, ciekawe co tu jest. Ej, tam jest jakaś skrzynka. Hack do techniki. O, to komputer. Kolejne drzwi, do których się dało wejść z innej kurde, strony. 80 sekund zostało, dobra, spoko. Nie hakowania. Wiem, co mam ukraść, także... Harry Brown. Ej, mam specjalną torbę, wiem o co chodzi. No. Bo dostarczyli nam specjalną torbę. Okej. Okay. Mamy, ej, to jest czasowo? Czas leci? Ej, a, C4 masz. C4 masz, C4. Dobra, tu się hakuje powolutku, więc... Jest dobrze. Jest optymalnie na razie. Niby zrobiliśmy to na głośno, ale w sumie wszyscy nie żyją, więc nie ma kto krzyknąć nawet. No, to jest na cicho, ja bym powiedział. Ej, no. Właśnie, w sumie. Bez kitu. Chyba, ej, bez pomocy, pomoc nie została chyba wezwana. No nie. To co, już byśmy się tutaj tłukli. W sensie nikt nie wezwał policji. No, to trzeba wszystkie. No dobra, to w sumie wyszło tak źle. Jesteśmy jak prawdziwi terroryści. Znaczy, ten. Bandyciści. Jesteśmy całkiem nieźli, naprawdę. Bo mi się wydaje, że i tak jest realizowana wersja B, bo A chyba była. No nie wiem, chociaż nie, może dobrze, dobra. 4 podłożone. 30 sekund, no. Dobra, no to działaj tam bombkę, a ja już hakuję. No, ja tu czekam tylko, żeby postrzelać. Dobra, C4 no, ja podłożone. Czekam, ej, chodźcie, ładzie pokaz niezły. Będzie jakaś auta. Tak? No. Dawaj. To pokaż, no. A, bo tu wysadzisz wyjazd i pojedziemy, tak? Wysadzę wyjazd, szybko, tylko tam ktoś musi skakować, wiecie o co chodzi. No dobra, ja tam by... No. Czemu nie hakujesz? Czemu nie hakujesz? To się sama hakuje, to jest tak, że ustawiasz, leci czas, nie? A ile to leci? No już zostało zero. No to chodźcie tu. Aha, nie ten komputer, okej. Okay. Czyli biorę następny. Aha! No właśnie, bo to ileś komputerów jest. Aha. Nie wiesz, który komputer jest tego technika, nie? Tu jest napisane! Mary Brown! Mary Brown? Tak, uważnie, bo to tu było napisane. Dobra, new staff employee. Teraz tu już leci ten, a powinien być ten. Na pewno? Który? Tak, ten tutaj to jest Mary Brown. Skąd wiesz? Ogóle, no bo, no bo pierwsza tabliczka jest, kurde no. No ona ma całkiem inny pulpit, no dobra, no to musimy poczekać. Mary Brown, bo właśnie ja zapomniałem wam, no mówić, nie. Jest napisane. No nie, w aktach jest napisane. Nie zdążymy, gdzie się hakowało 70 sekund, a zostało nam 43. Policja już jedzie, słyszycie? No, pokojnie, już policja jedzie, kurde, co to zrobimy? Paweł, zajmij policję, rozstrzelaj policję. Wiejemy stąd szybko. Zajmij. Już wiemy, nie? Kurde, wiecie o co chodzi, nie? Szkoda, że nie widzieliśmy o tej Mary Brown. Ja też widziałem Mary Brown. Dobra, ja to może rozrzucę gdzieś apteczkę. No, okazuje się, że to było po to, żeby dowiedzieć się, która ten właścicielka to jest. No dobra, trudno. To teraz skakuj odpowiedniego. Dobra. Przygotujcie się na YOLO! Zaraz się będzie działo! Chwila. Tutaj może zrzucę apteczkę, co nie? Ja czemu się tego kompa nie da po prostu rozwalić i polecieć dalej? Ło. To było dobra, zbyt spokojnie. Ciekawe, czy nie będzie koniec po prostu. Nie. Że nie ma. Point of no return. Zobaczymy.
I teraz się Adam włączy. A jedno, co? Się. No. Faktycznie. Nie, nie, to chyba w tym materiale taki... Tak, to dobra, nie pykło, no. Nie pykło nam do końca, to w tym materiale to byłoby tyle. Elo. Jo, jo. No elo, elo.